Hejsan, ich heter Szymon, och welcome na poswenskie memester. Hej, hej, nazywam się Szymon i witajcie na szwedzkim z mesterem, chociaż dzisiaj może za dużo nie będzie o szwedzkim, raczej o Szwecji, bo opowiem trochę o logo, pojęciu, które pewnie jest wam znanym, bo nawet w Empikach w Polsce możemy znaleźć sporo książek na ten temat, podobnie jak na przykład o duńskim hygge, także jest to pojęcie, które myślę, że jest znane nie tylko miłośnikom Szwecji, ale myślę, że warto trochę zagłębić się w temat i zastanowić się nad tym, czy Szwecja faktycznie taka logą jest, czy może niekoniecznie. Także zapraszam. Nie jestem socjologiem ani historykiem, także nie będzie to może jakiś bardzo pogłębiony obraz mentalności Szwedów, ale myślę, że jest kilka spraw, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, oczywiście warto wiedzieć, co to logo znaczy. Niektórzy twierdzą, że jest to słówko nieprzetłumaczalne, ale tak naprawdę znaczy mniej więcej tyle, co polskie w sam raz, czyli że czegoś jest nie za mało, nie za dużo i możemy je użyć w zasadzie w dowolnym kontekście. Możemy na przykład powiedzieć Jag kom precis lagom. Przyszedłem dokładnie w sam raz, czyli idealnie na czas. Provet var lagom svårt. Test był w sam raz trudny, czyli nie za łatwy, nie za trudny. Czy na przykład Tröjan är lagom stor. Bluza jest w sam raz duża, czyli nie za mała, nie za duża. Słówko logo jest więc całkiem często używane w szwedzkim, ale wiele osób twierdzi też, że dobrze oddaje szwedzką mentalność, szwedzkie podejście do życia w ogóle. To znaczy, że wszystko ma być właśnie logo, wszystkiego ma być nie za mało, nie za dużo, w miarę możliwości porówno dla każdego. Widać to chociażby w polityce, w tym, że przez większość XX wieku Szwecją rządzili socjaldemokraci, którzy to właśnie takie równościowe postulaty stawiali na pierwszym miejscu, albo przynajmniej na jednym z pierwszych miejsc. Mowa tutaj zarówno o równouprawnieniu, jaki folkhemmet, bardzo ważnej idei właśnie szwedzkiej polityce w XX wieku. Można sobie to pojęcie przetłumaczyć jako dom ludu, dom narodu. Zostało one spopularyzowane przez polityka Pejera Albina Hanssona w 1928 w sławnym folkhemstolet, czyli mowie folkhemmet, mowie domu narodu. Mówił on właśnie, że Szwecja ma być takim domem dla wszystkich obywateli, gdzie każdy ma mieć swoje miejsce, każdy ma czuć się dobrze i w miarę możliwości mieć środki do życia i spełniania się. Wiąże się to też stety lub niestety z wysokimi podatkami i tym, że im więcej ktoś zarabia, tym więcej również procentowo ich płaci. Także różnice między biednymi i bogatymi są w Szwecji stosunkowo niewielkie w porównaniu do wielu innych krajów, co myślę dobrze wpisuje się właśnie w ideę tej mentalności logo. Widać to też chociażby w aspiracjach Szwedów. Oczywiście to jest uproszczony obraz, bo każdy jest inny, ale podczas gdy w wielu krajach zachodnich, czy myślę również w Polsce, często promowany był ideał amerykańskiego snu od zera do milionera, tego typu pojęcia, czyli dorobienia się ogromnych bogactw, to w Szwecji raczej lansowane było pojęcie Volvo villowe, czyli Volvo, willa i psiak. Taki ideał życia, w którym żyje się dostatnie, nic nikomu nie brakuje, ale też gdzie przesadnie się z tym bogactwem nie afiszuje. Brzmi to wszystko, myślę, bardzo pozytywnie, ale ma też według wielu swoją ciemną stronę, często obrazowaną terminem jantelogian, czyli prawo jante. Nie jest to żadne faktyczne prawo, a termin literacki pochodzący z książki Uciekinier zaciera swój ślad. Co ciekawe, pisarza nie szwedzkiego, a duńsko-norweskiego, Axela Sandemose. W książce opisane jest fikcyjne miasteczko Jante, w którego prawie znajdują się takie zapiski jak nie sądź, że jesteś czymś dobry, nie sądź, że jesteś wyjątkowy, nie sądź, że jesteś lepszy od nas. Jest to więc obraz społeczeństwa, w którym te bardziej uzdolnione jednostki są przez resztę ciągnięte w dół, gdzie nie ma miejsca na jakikolwiek indywidualizm. Można więc powiedzieć, że jest to podobne do idei logo, ale w swojej bardziej mrocznej odsłonie. Podobnie bywa używane określenie mellan mjölk, dosłownie tłumacząc mleko pomiędzy, czyli mleko o obniżonej zawartości tłuszczu, właśnie pomiędzy mlekiem odtłuszczonym, a mlekiem o jego normalnej zawartości. Nabrało ono jednak właśnie pejoratywnego znaczenia. Dzisiaj często określa się Szwecję w tym kontekście jako kraj, gdzie boi się podejmować trudne, kontrowersyjne decyzje, gdzie wszystko ma być logo. Pozostaje też pytanie, czy Szwecja faktycznie jest taka logo, jak się niektórym może wydawać, bo można powiedzieć, że jest to kraj pod wieloma względami całkiem ekstremalny. I nie chodzi tutaj tylko o takie rzeczy jak na przykład spożycie kawy, gdzie Szwecja jest w ścisłej światowej czołówce, gdzie przeciętny Szwed spożywa około 8 kg kawy rocznie, ale też o dużo bardziej fundamentalne kwestie. Przykład, według World Values Survey, czyli badania mierzącego wartości, jakie w danym kraju dominują, jakimi w danym kraju ludzie się kierują, Szwecja jest naprawdę pod wieloma względami ekstremalna. Jest na przykład bardzo mocno sekularyzowanym krajem, gdzie dominuje ateizm. Jest też bardzo mocno nastawiona na indywidualizm i wyrażanie siebie samego w porównaniu na przykład do wartości rodzinnych.
Więc widać, logo nie jest wcale tak oczywistą rzeczą, jakby się na początku mogło wydawać. Jest jego naprawdę wiele aspektów. Wiem, że przez niektóre tak tylko skrótowo przeszedłem, ale oczywiście zachęcam do dalszych poszukiwań i zastanowienia się samemu, jak to z tym logem w Szwecji wygląda. Ale mimo wszystko myślę, że dużo możemy się od Szwedów nauczyć, jeśli chodzi właśnie o taki spokój życiowy, zadowolenie z tego, co się ma. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. A jeśli jest jeszcze coś, o czym szczególnie chcielibyście posłuchać, piszcie śmiało w komentarzach. Pozostaje mi jeszcze na koniec tylko zaprosić Was na Mesterowego Instagrama i na grupę Nauka Szwedzkiego na Facebooku po więcej językowo-kulturowych ciekawostek. Dzięki wielkie. Tack så mycket. Och vi ses. Hej då.